Marcel, mam dla ciebie złą wiadomość. Wiesz jaką? Rozbierają przedszkole. Plac zabaw. No tam, gdzie się bawicie zawsze co roku. Latem, jak jest ciepło, to jest rozwalone. Czy będzie nowy? A może właśnie, będzie nowy. O mój Boże. Tata, a wczoraj? No to jeszcze to wszystko było. No było. A dzisiaj już nie będzie. Ale ja myślę, że faktycznie, że może będzie coś nowego tutaj stawiane. Bez ta nowa taka chyba. Witajcie w tym nowym pięknym dniu. Wszędzie remonty, wiosna, czuć, słychać. Na ulicach prace drogowe również, także... Ale ma być tylko kilka dni ciepło, później znowu już ma wrócić zimno. Cieszmy się tym, że jest chociaż teraz troszkę ciepło. Witaminki, witaminki. W tej chwili sprawdzam sobie aplikację. To jest właśnie ta aplikacja do aparatu, do tego aparatu, która umożliwia robienie zdjęć. Tutaj jest podgląd. Robienie zdjęć jakby właśnie podłączone do komputera, czyli podłączyłem przewodem USB aparat z komputerem i poprzez aplikację Panasonica właśnie mogę sobie na przykład tutaj wszystkim tym różnymi rzeczami sterować podczas nagrywania. I a teraz, co ciekawe, zaraz sobie zobaczę, sprawdzę. A w ogóle teraz to ja nagrywam i też jest możliwość nagrywania, ale mam włosy. Jest możliwość nagrywania, więc takie aplikacje bardzo pomagają. Zawsze korzystałem z oprogramowania takiego, które umożliwia robienie zdjęć. Tylko robiłem to na zewnętrznym, na innym oprogramowaniu, a teraz sobie sprawdzam właśnie to Panasonica i widzę, że na razie jakby jest ok. To jest darmowe przede wszystkim. Nie wiem, czy to ma znaczenie, ale podłączyłem oryginalnym przewodem i teraz zobacz, każdy z takich przewodów, które mam, to zawsze właśnie sobie w taki sposób gdzieś tam opisuję. Zwykła taśma, a generalnie po prostu w gąszczu tych przepisów, tych różnych na przykład sprzętów, to zobacz, widzisz, mogę sobie, tu jeszcze taśmą oklejałem, to mogę po prostu sobie jakoś tam poopisywać i raczej wiem, co jest do czego. Weźmiemy, o widzisz, ładowarka i do jakiego aparatu. No dobra, wiadomo, że dałem działa. Ci co wiedzą, co próbowali, co chcieli, co oczekiwali ode mnie i programu 365 fotowyzwanie, po prostu tego nie zrobiłem. Nie robię zdjęć, robiłem zdjęcia, ale później nie nagrywałem. Jednak wydaje mi się, znaczy klęska, tak? Jeżeli chodzi o 2018 rok, to jest to klęska, bo chciałem prowadzić ten program, czyli chciałem codziennie robić zdjęcia i później nagrywać filmy, jak ja to robiłem i tak dalej. Ale powiedzmy, że dobra, tamto jest porażką i chyba już do tego nie wrócę. Może od 1 stycznia nowego roku zobaczymy za dużo. Jeżeli uważasz, że powinno dużo się dużo, powiedzmy minutę albo pół minuty w każdym vlogu, żeby było coś z fotografii, to mi napisz. Jeżeli na przykład masz jakieś pytania, to też mi napisz. I jeżeli na przykład będzie dużo zainteresowania, to ja powiedzmy odpokutuję i właśnie będę tłumaczyć fotografię we vlogach. Chociaż troszeczkę, nie za dużo, ale troszeczkę, wiesz, tak tyci, pół minuty, minuta. W tym roku wielki sukces jest Fortnite'a, który jest na PC-tach. Nawet nie wiedziałem, że jest na PS4. 15 zł można by było. Chciałem w ogóle na tamtym Macu zainstalować, ale on jest za słaby i nie poszedł. Chciałem, żeby Miłosz sobie zobaczył, bo wiem, że dużo osób w to gra i pomyślałem sobie, czy właśnie nie zainstalować i zobaczyć. W ogóle chciałem teraz zagrać sobie w co włączyłem płytę? Gran Turismo. Specjalnie kupiłem PlayStation Pro właśnie, żeby było 4K. Teraz w pracy mam ten telewizor 4K, tylko widzę, że muszę zmienić ustawienia w samym telewizorze, bo inaczej będzie w 2K wyświetlać. I przyszedł do mnie Damian. Cześć. Damian, chyba się ucieszysz. Chcesz skoczyć? Oczywiście. A ja popakuję paczki, tak? Oczywiście, skoczę sobie. Na razie, cześć. No to dobra. Damianowi pokazuję wczorajszą akcję. Zejdź, bo idziesz środkiem ulicy. Wiem, jak gościu szedł. Po to, żeby zobaczyć, że da się przejść to. Nie, ale po co tak robisz? Szedł ulicą, zrobił środkiem. Zejdź na bok. A później straż miejska przyjechała. I go zagarnęła. Tak. A ty już skończyłeś. A chciałeś się przytulić, sorry. Chciałeś się przytulić. Ej, a ty po szkole jesteś teraz? No, dziewczyny kontrachówki teraz. No. Aha. Wygramy. Szybko. O planie też. Bierz piłkę. No, chyba przegracie.
Ale to nie dobra kawa. Co tam? Schowaj rower. Jak ci mam schować rower? Nie mam kluczy. Ty masz? No tata, dasz 5 zł? Tata, dasz 5 zł? Nie mam nic. W ogóle. A nie będziesz jeździł jeszcze rowerem? No chwilę, no niech zostanie. No mama zaraz wróci, to... No Kasia, niech zostanie jeszcze ten rower. No i słuchaj, wziąłem, wykupiłem PlayStation. Akurat było PlayStation Plus. Było 25% taniej, 70 zł. I są... Akurat nie wiedziałem, że od środy... Pierwsza środa miesiąca to jest, no, to są nowe gry. No i jest tutaj Mad Max i jakieś wyścigówki. No i nareszcie mniej więcej po pół roku czekania przysłali dla Miłosza informacje, że mogą zamówić. Ja pisałem do supportu YouTube'a. No i w końcu się udało. Więc teraz czekamy na złoty przycisk Miłosza. 100 tysięcy. To było ze 6 miesięcy temu. Wiesz, bo ja zastanawiałem się, dlaczego tak się dzieje. Ze 3 razy pisałem do nich. Odpowiadali mi, że no proszę poczekać, proszę czekać i tak dalej. No ale kiedy on miał 100 tysięcy, tak? I teraz ma chyba, nie wiem, 150 tysięcy czy 155, no nie wiem, trudno mi powiedzieć. Ale... Jeszcze jedna, ciekawa rzecz, związana właśnie, niektórzy myślą, że Miłosz nie może mieć kanału, bo nie ma 13 lat, bo tam jest od 13 lat i tak dalej, ale to jest regulamin indywidualny. Natomiast wszystkie konta, pamiętaj, wszystkie konta są podpięte to pode mnie. Wszystkie konta, tak jak mogłeś zauważyć, są pod firmę. Wszystkie płatności jakiekolwiek są na firmę. Ja normalnie się z Urzędem Skarbowym rozliczam, normalnie to wszystko ewidencjonuję. Wszystko jest na firmę. Każde z tych kont jest po prostu jest podpięte, one są podpięte pode mnie, no tyle. Tylko że oni są niepełnoletni, po prostu nagrywają, tak? YouTuberami są. Natomiast same konta są na mnie. Ale ptaszki ładnie ćwierkają. Nie wiem, czy jeszcze w tym roku wpadnie jakiś kanał, który zdobędzie 100 tysięcy subskrypcji. Natomiast kilka jest kanałów, czyli Marcela, Mazur Show, Mazur Odkrywa, które mają chyba tam po 55 tysięcy, czy zbliżają się po 60, nie wiem. Więc jest szansa, żeby w tym roku jeszcze mieli 100 tysięcy, ale według mnie największą niespodzianką może być babcia Mazur. Dlatego, że babcia Mazur teraz będzie nagrywać, będzie miała dużo wolnego czasu i właśnie ona może być tym zaskoczeniem. Zejdź, bo idziesz środkiem ulicy. Wiem, ale ja to robię po to, żeby zobaczyli, że da się przejść.